Monika Domasik, to jest Alarm dla Ziemi. Program o tym, jaki wpływ na nasze życie mają zmiany klimatyczne. Za nami kolejny rekordowy miesiąc pod względem temperatur. Upały w czerwcu dotarły nawet na koło podbiegunowe, gdzie zarejestrowano ponad 32 stopni Celsjusza. To najwięcej, odkąd prowadzone są pomiary. Czy ocieplanie się klimatu możemy w jakikolwiek sposób powstrzymać? A jeśli tak, to jak to zrobić? O tym Michał Schneider rozmawiał z profesorem Jackiem Piskozubem, oceanografem z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. A jeśli już jesteśmy przy suszy i niedoborach wody, to przenieśmy się na zachodnią granicę. Tak poważnej sytuacji na Odrze nie było od lat. Poziom rzeki miejscami nie przekracza 20 cm. Hydrologiczną mapę Polski prześledziła Marta Balukiewicz. Jajecznica na betonie. Radny z Gniezna nie wytrzymał, wziął jajka patelnię i na placu przed teatrem ze smażeniem nie było problemu. Bez gazu i bez ognia wystarczył upał i beton, który w upale do czerwoności rozgrzewa się jak palnik. Beton to zmora i niech to nie będzie rewitalizacja. Takich rewitalizacji w Polsce nie chce też Unia. Katarzyna Górniak. Zielone światło dla zielonej energii, nawet jeśli to jest atom lub gaz. Parlament Europejski dopisał energię z atomu i gazu do tej z wiatru czy słońca. To kontrowersyjne, ale wymuszone przez kryzys energetyczny rozwiązanie. Unia na ten kryzys się przygotowuje. Do połowy lipca ma przedstawić plany na wypadek, gdyby Rosja całkowicie odcięła dopływ gazu do wspólnoty. Z Brukseli Maciej Sokołowski. Na garść pozytywnych informacji przyrodniczych przenieśmy się więc do Brazylii, gdzie powstała ciekawa ostoja dla... Przenieśmy się do Londynu, gdzie w jednym z ogrodów botanicznych można podziwiać gigantyczne lilie wodne. Popisy kitesurferów na tle zachodzącego słońca. To na Teneryfie plażowicze i turyści mogli oglądać zmagania zawodników w ramach ogólnoświatowego konkursu Big Air. I to był program Alarm dla Ziemi. Polecamy Państwu być czujnymi na potrzeby naszej planety.